witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj już pielę melisę lekarską i pielę ją tym ekopielnikiem, co lubczyk podrydałem. Trochę tam się namęczyliśmy przy przestawianiu, bo te maszynki są dość masywne i ciasno jest je tam poupychać, bo dodatkowo co na tych płaskownikach są mocowane czy te osłony do pielenia, czy graczki, to są dość długie i ciężko było tam upchnąć dwie maszynki jeszcze po środku. No też nie mogę za szybko jeździć, bo zasypuję. I dołożyliśmy jeszcze te grabki, co idą i one tam trochę równają tą ziemię. I to są takie palce, coś w podobie jak w tym naszym chwastowniku. No jest dość mokro w ziemi, no i odrywałem się takie płaty trochę, no ale już nie ma za czym czekać. Pole dość ładnie czyści, to nie wiem co będzie z tym polem. No zobaczymy, czy tu wyjdzie ta melisa z siewu, czy nie. No jeżeli ta z siewu by się udała, no to może byśmy tam wtedy zlikwidowali, albo w tam jakoś dosiejemy, zobaczymy. No już się porobiły dość spore place. No to jest akurat bardzo ładne. To są miejsce, że ona nie powypadała. No zaraz wyjdę i wam pokażę, jak to wygląda. Tu mam ustawiony gaz, tu już go nie będę zmieniał, bo mam tak ustawiony, że 5 na godzinę akurat jadę. Jak widać, no tu jest sporo bratków. A tak wygląda ustawienie tego ekopielnika. Bardzo ładnie czyści, tu wszystko wycina, większe zielsko, mniejsze. I jedyne co, no to są, no są takie pecynki, bo to jeszcze o, chwasty są. I poczekamy 2 dni. Aż to ładnie przeschnie i delikatnie chwastownikiem się przejedzie, żeby to wyrównać. No i za dużo gracowania nie będzie. Wiadomo, że tu jak jest ładna, gęsta, to zielsko nie wyjdzie tu po środku. No ale jak są takie przerwy, zobaczcie, tu wypadła. No to już rośnie i świńska, i bratki. A tu już jest, minęło ponad tydzień od zasiania melisy. No jeszcze nawet nie kiełkuje. Ja mówię, jak przy tych warunkach, co teraz są, ona nie powschodzi i się nie uda, to nie wiem jakie muszą być. Ponieważ aktualne warunki na wschody są idealne. Jest ciepło, przepadywało co 3 dni, nie za mocno, więc jest wilgoć, jest ciepło, więc no są idealne warunki, więc lubczyk, co posiany na kopcach, już ma zielone kolanko i tam gdzie była właśnie ta lżejsza ziemia i był siany rozsadnik, to już się poprzebijał właśnie tam dosłownie na tym piaseczku, na tej mocniejszej jest pod wierzchem, widocznie ma się ciężej przebić. Tu jeszcze też dzisiaj rozrzuciłem 200 kg nitromaga na hektar, bo wcześniej była polifoska i zawsze jak mi tam zostawało, czy ze zbóż, no tam ze 100 kg rozsiewaczu, no to już tu zawsze wracałem się polem i rozsiewałem wcześniej, a teraz jeszcze poszła taka pełna dawka na wszystko po 200 kg. Jedyne co tam jeszcze się wymienimy, no bo tam te boczne graczki trochę delikatnie podcinają, to tam jest idealnie na środku za tymi kółkami i chcemy po prostu szerszą graczuszkę, tą końcówkę wymienić, żeby szła jedna. Zobaczcie, no tutaj jest las dosłownie tych bratków jak się jedzie, czy innych chwastów. A ten ekopielnik no naprawdę ładnie to czyści. Jedynie co, no to trzeba patrzeć, bo czasami delikatnie się przypcha te grabki. Teraz już nie powinno, bo trochę odjęliśmy tych palcy. Ale na początku właśnie był taki większy czy coś, to potrafiło się przepchać. No już też tą kubotą objeżdżam większą, z tego względu, że pod tą małą potrzebowałem rozsiewać do nawozu, tam od razu załadowałem nawóz i już na tej ustawiliśmy wczoraj, no to już nie chciałem tam zmieniać, bo to na tych cięgnach delikatnie w prawo, w lewo, to już by było kombinowanie, a to już była ustawiona. I no dzisiaj muszę skończyć wszystkie pola, bo już będzie trzeba odpiąć.
będzie potrzebna do innych prac. Też już połowę zbóż opryskałem wczoraj na chwasty. No i potem zaczęły nachodzić takie podmuchy, no to już nie miało sensu jechać na inne pola. Bo akurat by zwiewało, tam są inne uprawy, bo jeżeli zboże, to jeżeli delikatnie poleci, no to by się nic nie stało. Ale akurat leciało, że ktoś tam miał rzepak, czy jakieś warzywka w ogródkach, no to już sobie odpuściliśmy. Nie jeden dzień nas nie zbawi. A też nie ma co komuś popalić. Melisa idzie bardzo ładnie. Teraz ma ciepło, wilgotno. Więc liczymy też na to, że ona ją sporo zagłuszy, te chwasty, że już nie poprzepuszcza. Liczę, że z siebu wyjdzie. Jakiś pies przychodzi jeszcze. No, tu jest plac, tam jest plac, tu to wymiękło, no, bo tu woda nie odchodziła w ogóle. No jak robili czy drogę, czy coś, no to poprzerywali te siączki, melioracje i ta woda nie będzie odpływać. Szkoda, że szybciej nie można jeździć, bo tak to sporo czasu schodzi na takie pielenie, zwłaszcza, że to ubywa tylko tam 1,35 m jest pomiędzy od środka do środka koła, no to za dużo nie ubywa. A żeby objeżdżać to na przykład dwa naraz, to już ktoś by trzeba było trzy sezarki naraz brać, a to już by trzeba było osadzić i na nawigacji, i pielić też na nawigacji, i więcej tych sekcji by było potrzeba. No i dużo większy już pielnik, więc to już też jest no, ciężko, jak już tu nie przyspieszymy takich rzeczy. No i tak, taki pielnik nam sporo zaoszczędzi grasowania ręcznego. Wujek też tam ma oregano na liść, no to siał tak samo jak Melisa. No i już oregano wyrzędowała, ale Melisa, no mówię, no to jest ciężki temat z tym siewem Melisy, to raz na 4 lata się uda. A jak ta nie wyjdzie, albo zarośnie chwastami, to nawet nie będziemy tego ani agregatem równać, ani nic. Po tych samych śladach przejedziemy, siejemy w to samo. Bo tak to co nie powschodziło, to później wzejdzie, ta co wzejdzie i to już będzie trzeba tak kombinować. No na to już nic nie poradzimy. Takie uroki uprawy tych ziół. Najbardziej bezproblemowa do wschodów to jest babka lancetowa. To nieważne, czy w suszę, czy w wodę się zasieje, ona i tak skiełkuje. Potem następnego roku jest czyste pole, bo sama pali chwasty, więc mówię, no. Dlatego też nie można mieć za dużo, bo to musi być bardzo wydajna suszarnia, żeby to suszyć. No i też nie zawsze na to jest zbyt. Zresztą na Melisę też już popyt zwalał, cena tam już spadła. Koszty wzrosły, cena spadła. Jeszcze mi się akurat skończyła pamięć w kamerce. Ale myślę, to wszystko w tym odcinku. Także trzymajcie się i do następnego, cześć!